Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Tajemnice i sekrety narcyza. Narcyz uwielbia tajemnice. Uwielbia sekrety. Uwielbia wiedzieć coś, wiedzieć o czymś, o czym ty nie wiesz, o czym ty nie masz pojęcia. Narcyz nie chce się tym z tobą podzielić. Narcyz i jego pozycja, przewaga, status, dominacja, kontrola, władza, zwycięstwo, wszystko jest oparte właśnie na sekretach, na tajemnicach, które dają mu poczucie wyższości. Zastanów się, ile sekretów miał przed tobą narcyz w chwili, gdy go poznałeś. Ile razy cię okłamał? Ile razy udawał kogoś, kim nie jest? W zasadzie nie należy zastanawiać się w kategoriach liczb, ponieważ miało to miejsce cały czas. Miało to miejsce nieustannie. Poznałeś jedynie maskę narcyza, jego rolę. Nigdy nie poznałeś prawdziwej osoby. Narcyz pokazuje ci swoje prawdziwe oblicze, z reguły na koniec czy pod koniec relacji. Było ono utrzymywane właśnie w tajemnicy. Gdybyś wiedział, z kim masz do czynienia na początku, to nigdy do niczego między wami by nie doszło. Narcyz utrzymuje w tajemnicy to, kim jest naprawdę. Lista tajemnic, sekretów, informacji, rzeczy, którymi narcyz nie chce się podzielić, czy to z innymi, czy to z tobą. Taka lista w zasadzie nie ma końca. Narcyz przedstawia ci wizję tego, kim był w przeszłości, jak źle mu było z poprzednim partnerem. Odgrywa ofiarę, a prawdę trzyma w tajemnicy. Czy to dotyczy poprzednich związków narcyza, czy jego kontaktów rodzinnych, czy jego pracy, miejsca zamieszkania, to bez znaczenia. W zdecydowanej większości przypadków usłyszysz kłamstwa czy półprawdy, albo po prostu zorientujesz się, że nie chce na ten temat rozmawiać. Unika tematu. Kawałki prawdy będą z czasem przez ciebie właściwie odczytywane, zauważalne. Nauczysz się rozróżniać, co było kłamstwem, a co prawdą. Z perspektywy wyda się to nawet czasem śmieszne i zabawne. Wcześniej tego nie dostrzegałeś. I to zupełnie naturalne. Nie obwiniaj siebie, że byłeś głupi czy naiwny, bo nie byłeś. Po prostu nie miałeś wiedzy, że takie istoty żyją i są wśród nas oraz masz właśnie do czynienia z kimś takim. Nie zakładałeś, nie mieściło ci się w głowie, że można do tego stopnia kłamać odnośnie wszystkiego. Nawet banalnych, nieistotnych rzeczy. Ile razy twoja intuicja coś ci podpowiadała? Miałeś przeczucie, może nawet zdecydowałeś się pobawić w detektywa, sprawdzić telefon, komputer, historię, maila. Nie robiłeś tego bez przyczyny. Nie musisz mieć wyrzutów sumienia. Zostałeś doprowadzony do takiego stanu przez narcyza, do stanu niepokoju, niepewności.
Miałeś potrzebę odkryć prawdę. Może udało ci się do niej dotrzeć, a może nadal składasz elementy układanki, pucle. Łączysz kropki, których już pewnie masz wystarczająco dużo, ale dalej się łudzisz, być może nawet okłamujesz sam siebie, bo nie chcesz zauważać tego, co jest już wprost przed tobą. To tylko kwestia czasu, aż nabierzesz więcej pewności, więcej dowodów. Narcyz nie lubi mówić o tym, gdzie jest, z kim jest, co robi, kiedy wróci, kiedy wyjdzie. Po prostu to robi i mówi ci coś innego. A ty z reguły bierzesz to za pewnik, bo mu ufasz. Kwestią czasu jest tylko, aż nabierzesz podejrzeń i narcyz to wyczuje. On lubi sprawiać, że czujesz się niepewnie, że się zastanawiasz, że go pytasz, gdzie jest, kiedy wróci, a on nie odpowiada. Albo mówi coś zupełnie innego. Narcyz wtedy czuje, że wygrał. Gdy ty o czymś nie wiesz, a on wie, uważa, że udało mu się zrobić z ciebie głupka, że jesteś taki naiwny, że jesteś taki łatwy, że każde kolejne kłamstwo jest czystą frajdą, zabawą, czymś, co sprawia, że narcyz czuje się lepiej, a ty gorzej. Narcyz odzywa się do ciebie, pyta, gdzie jesteś, co robisz, bo chce się upewnić, że nie robisz na przykład tego, co on. Mówi ci właśnie, że jest zajęty, jest w pracy po godzinach, albo jeszcze idzie do sklepu, czy musi coś załatwić. Umówił się z kimś w sprawach biznesowych, a to wszystko nieprawda. Narcyz wie, że ty powiedziałeś mu prawdę. Wie, że może siedzisz sam w domu, czy zajmujesz się jakimiś obowiązkami, podczas gdy on może robić na co tylko ma ochotę. Wraca później do domu i dalej cię okłamuje. Jak to ciężko mu było tyle pracować, wrócił zmęczony i musi odpocząć. Zmęczył się bowiem, spędzając czas z kimś, o kim nie masz pojęcia. Zdradzał cię i udało mu się ten sekret zachować dla siebie. Może narcyz nawet wyłącza telefon, czy przestaje odpisywać, odbierać. Nie masz do niego kontaktu przez kilka godzin, a może nawet kilka dni. Prędzej czy później zaczynasz zauważać drobne kłamstwa, z czasem nawet te większe. Narcyz bardzo dobrze się ukrywa, kasuje wiadomości, używa znikających wiadomości, innych numerów telefonu czy dodatkowych kont. Gdy ufasz narcyzowi, gdy jesteś z nim w związku, to twoja intuicja, pomimo tego, że ci podpowiada, działa, jest jednak przez ciebie często ignorowana. Gdy zwracasz uwagę na brak kontaktu, brak rozmów czy późne powroty, to narcyz nie chce o tym rozmawiać. Znowu przesadzasz, wymyślasz, masz chyba jakiś problem ze sobą. Narcyz wchodzi w rolę ofiary, że przecież on robi wszystko, żeby było wam, żeby było tobie dobrze. A ty go nie doceniasz. Przecież zarabia pieniądze, ciężko pracuje. Ty tego nie zauważasz, nie doceniasz. Im częściej wypominasz, że coś jest nie tak, tym częściej narcyz spotyka się z kimś innym za twoimi plecami. Narcyz mówi w sekrecie swoim znajomym, czy nowemu, głównemu źródłu zasilania, nowej zabawce, jakim to ty jesteś okropnym, beznadziejnym partnerem. Narcyz tworzy te kłamstwa. Kłamstwa, które są kolejnymi sekretami, którymi to obdarowuje kolejne osoby. Czy to dotyczy kolejnych związków, czy to dotyczy sfery zawodowej i współpracowników, to bez znaczenia.
gdy narcyz obdarza ludzi kolejnymi kłamstwami, mówionymi w sekrecie, to zyskuje ich zaufanie. Ślepo wierzą narcyzowi, bo wydaje im się, że przecież musi im ufać, inaczej nie mówiłby im takich rzeczy. W ten sposób narcyz pozyskuje często latające małpy, a nawet przyszłych partnerów. Wszyscy współczują nagle narcyzowi. Widzą w nim tą wspaniałą, choć poszkodowaną osobę i relacja staje się bliższa. Relacja się zacieśnia. Otwierają się na narcyza. Mówią im wiele o sobie, a ten czyta z nich jak z otwartej książki. Staje się potężny, gdyż informacja to potęga. A teraz już informacje przychodzą do narcyza bez trudu. Czy to na kawie, czy w pracy, czy tak po prostu, przez rozmowę telefoniczną, pisemną. W końcu narcyz już ma nowe, kolejne źródło zasilania. Sekrety, które ktoś powierzył narcyzowi, będą prędzej czy później wykorzystane przeciwko tej osobie, nawet w najmniej oczekiwanym momencie. Czy to przyszły partner, czy to współpracownik, czy to rodzina, już uważają się za wybawcę narcyza, za wsparcie, za pomoc. A narcyz to właśnie wykorzystuje. Po tym poznaje wrażliwe, empatyczne, normalne osoby. A może narcyz siedzi właśnie na smartfonie i nie chce, byś widział to, co ma na ekranie? Nieważne, czy to Instagram, czy WhatsApp, czy to rozmowa z kimś, czy to zdjęcie, czy właśnie tworzy jakiś komentarz. Może wygasza przed tobą ekran, zmienia aplikację, czy nawet zmienia hasło. Może zawsze był bardzo tajemniczy i nigdy nie pozwalał ci na dostęp do swoich rzeczy osobistych. Pokoju, szafki, telefonu czy komputera. Może ma jakieś ukryte foldery, aplikacje, znikające wiadomości. Może często kasuje czaty. Możliwości jest nieskończenie wiele. Narcyz zawsze w ten czy inny sposób poszukuje nowego źródła zasilania i musi to utrzymać przed tobą w sekrecie. Narcyz nie powie ci o nawet najdrobniejszych rzeczach, które wydają się, że nie mają żadnego istotnego znaczenia. Być może nawet cię one nie interesują, ale już sam fakt, że narcyz to wie i może to zatrzymać dla siebie, nie powiedzieć ci, sprawia, że czuje się o wiele lepiej poinformowany, o wiele lepszy od ciebie. Im więcej narcyz wie o innych, im więcej uda mu się zachować dla siebie, tak abyś ty żył w niewiedzy. Czy to na temat jego współpracowników, czy znajomych, czy innych kontaktów, tym lepiej dla narcyza. Narcyz nie tylko żyje podwójnym życiem. Potrafi żyć w równoległych światach, rzeczywistościach. To multi-życie. Narcyz prędzej czy później nudzi się każdym źródłem zasilania, bo nie spełnia już ono jego wymagań. Kontakt się psuje, ogranicza. Narcyz go zrywa lub przestaje się kontaktować. A czasem też druga osoba zauważa, że nie chce mieć z kimś takim kontaktu. Niezależnie, czy to narcyz zostawił ciebie, czy to ty zostawiłeś narcyza, albo postawiłeś wyraźne granice, narcyz się nie zmieni. Jego życie będzie przepełnione sekretami, przepełnione będzie tajemnicami, kłamstwami. Będzie karmić tym wszystkim kolejne, nieświadome, niczego nie podejrzewające osoby, ofiary, nowe źródła zasilania. Dla narcyza jesteś jedynie służącym, by jemu żyło się lepiej przez dany okres czasu. Z łatwością wymieni cię na
innego sługę, innego niewolnika, który dobrowolnie przez pewien okres czasu będzie robił wszystko, co tylko Narcyz zapragnie i rozkaże. Narcyz uderza z całą mocą sekretów, tajemnic, jakie pozyskał od ciebie w kampanii oczerniania. Wtedy wykorzystuje wszystko, co mu powiedziałeś przeciwko tobie. Ujawnia twoje największe sekrety i sprawia, że twój wizerunek, twoja reputacja przestaje istnieć. Jesteś już ten zły, szalony. Dla Narcyza jesteś chory psychicznie. To ty jesteś Narcyzem. To ty jesteś psychopatą. Zapewne słyszałeś tak nieraz. Sekrety i tajemnice działają w dwie strony. W każdą jednak na korzyść Narcyza. Narcyz w sekrecie usiłuje cię zniszczyć. Wszystko się psuje, ale ty niczego nieświadomy. Nie wiesz, że sypiasz na co dzień z wrogiem. Narcyz w sekrecie manipuluje ludźmi i sprawia, że wykonują dla niego brudną robotę. Narcyz w sekrecie wyobraża sobie, jak płoniesz, podczas gdy się do ciebie uśmiecha i jest nadzwyczaj miły, uprzejmy, czarujący i pomocny. Narcyzowi właśnie wyładował się telefon, nie miał zasięgu, nie przyszło mu powiadomienie, choć w sekrecie zauważył wiadomość od razu. Tylko nie otworzyłbyś, nie dostał potwierdzenia odczytu, może nawet przeniósł wiadomość do kosza lub skasował, żeby potem pokazać ci, że nic przecież nie dostał. Narcyz nie chce, byś kiedykolwiek odkrył prawdę. Może w sekrecie ginęły ci przedmioty. Nie mogłeś ich znaleźć. Ginęły ci pieniądze, karty czy klucze. Może w sekrecie Narcyz zarabia więcej pieniędzy, niż ci o tym mówi. Może to ty płacisz za większość lub wszystko, a on udaje, że nie ma pieniędzy, choć w sekrecie wydaje je na swoje potrzeby czy na przyszłego partnera. Narcyz to jeden wielki sekret. Sekret, który odkryty jest puszką Pandory. Wiesz już, że jest ona wypełniona samymi kolejnymi sekretami, kłamstwami, brudami, problemami, choć nie wiesz jeszcze, jakie one są. Narcyz w sekrecie wykorzystuje twoje zasoby, których nigdy byś mu nie oddał dobrowolnie, gdyby nie jego tajemnicza maska. Narcyz w sekrecie planuje cię zdradzać i porzucić w najgorszym momencie. Im więcej sekretów przed tobą skrywa, tym większy czujesz niepokój. Narcyz poprzez sekrety uchyla się od odpowiedzialności, od prawdy, od poczucia wstydu. Gdy sekrety w jakiś sposób wychodzą na jaw, Narcyz musi zniknąć, musi się ciebie pozbyć. Największym sekretem Narcyza jest jego maska. To, że jest Narcyzem i nie chce, by ktokolwiek, kiedykolwiek zorientował się, kim jest naprawdę. Sekrety i tajemnice to nic innego jak kłamstwa. Zatajanie prawdy to kłamstwo. Kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, może się przekonać, że żaden śmiertelnik nie jest w stanie utrzymać niczego w tajemnicy. Kiedy milczą jego usta, gada za pomocą koniuszków palców, zdrada sączy się z niego każdym porem ciała. Zygmunt Freud. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.